Krzysiu, pytanie. No, wiem, że na jesieni, już ja to wiem, że ja nie mogę powiedzieć od kogo i dlaczego, ale wiem, że na jesieni szykuje się powrót Grandy Pro. Czy to jest realny termin na twój powrót do walk? Jesień? Tak, to pytam o Grandę, to jest karta, z której wyleciałeś ostatnio po prostu, piąta chyba, tak? Ale to nie było dyscyplinarnie. To nie... No ja wiem. Nie, no jesień jest na pewno bardzo realna. Więc po prostu jakie się w ogóle idą rehabilitacje? Rehabilitacje czy w ogóle już jakiś rozruch, jak to wygląda na dzisiaj, jeżeli chodzi o twoją aktywność fizyczną? No, znaczy rehabilituję dalej na fizjoklinice w Warszawie, także jestem cały czas pod, że tak powiem, jakąś tam opieką i kontrolą, ale jakby w treningu jestem już od dawna. Mikrofon nie działa? Nie, działa. Sprawno na w treningu jestem... Dziękuję, że zauważyłeś. W treningu jestem już od dawna, tylko wiadomo, no to nie są jakby tam może pełne obroty, ale no... robię wszystko, no. Dzisiaj na przykład jakoś tam będziemy dociążać Stasiaka. Także jesteśmy, ja jestem na pewno w takim jakby, że tak powiem, formie treningowej, a nie jakiejś tam rehabilitacyjnej, rekreacyjnej, nie? No właśnie, bo coraz częściej ci widać w narożnikach. Jak się widujemy na galach, to prawie na każdej gali ci widujemy i zawsze jesteś w jakimś narożniku. Na Fenie byłeś u kogo? Czekaj, przypomnij, bo teraz mi wyleci z głowy zaraz, a nie chcę palnąć gafy. Tymka i Mariana. Tak. Mariana. Na KSW Mariana. Też na Armia Fight Night u Pauliny. I Karola, i Maćka Roszkowskiego. Tak. Karola Skrzypka. No słuchaj, kawa za darmo. Kanapki są tam z tyłu. No tak, to wiem. Słuchaj, a powiedz mi, no to teraz inaczej zapytam. Czy może nie podoba ci się bardziej rola? Czy jakby boli ci to, że tylko ten narożnik, ty już chciałbyś wejść? Czy jednak podoba ci się rola też tego sekundanta, trenera, narożnika, jakkolwiek to byśmy nazwali? Znaczy ja, moja w ogóle przykład MMA zaczęła się od... Paradoksalnie, ja najpierw byłem trenerem, a potem byłem zawodnikiem MMA, to znaczy ja w ogóle nigdy nie myślałem o MMA i zaczęło się to w ten sposób, że po prostu Robert Jocz tam kiedyś mnie zapytał, czy nie wiem, chciałbym tam raz w tygodniu przyjść i coś pokazywać na grupie, jeśli chodzi o tą stójkę i tak się zaczęło, że po prostu na początku tylko tam pokazywałem i to też była taka, no wiesz, taka sytuacja, że jakby coś pokazywałem, patrzyłem się na Roberta, czy uważa, że to jest dobre, czy na przykład nie powie mi, że a nie, to jest do dupy, to w MMA to nie działa, no nie? Więc tak jakby coś pokazywałem, patrzyłem, czy jest aprobata. I tam w pewnym momencie Robert się zapytał, a czy bym nie chciał na przykład przyjść na sparingi, sobie porobić tak, żeby mogli mnie też wywracać i wtedy bym jakby samemu mógł na przykład... No jakby poczuć dystans, bo to wiadomo jest inny dystans w MMA, inny tam w boksie czy w kickboxingu, inaczej trochę trzeba kopnąć, inaczej, no tam jakby na co innej, na inne trzeba uważać. No i tak jakby najpierw zacząłem tylko nie robiąc MMA przychodzić i po prostu sparować w MMA, więc chłopaki mnie na początku wycierali mną matę. Ale jakoś tam z czasem coś zacząłem, że tak powiem, ogarniać i jakby... Ta myśl o startowaniu w MMA jakby zaczęła dopiero kiełkować, ale na samym początku to było tak, że ja właśnie tylko prowadziłem zajęcia dla chłopaków, nie? Także z trenera do zawodnika. No tak, no, znasz, jakby już zacząłeś jako trener, potem zacząłeś tą zawodniczą karierę, no ale może uznajesz, że jednak wolę być trenerem, biorąc pod uwagę to, że w okresie rekonwalescencji bardzo, bardzo, bardzo dużo temu się poświęciłeś. No, to znaczy ja mam tam dalej jakieś tam ambicje sportowe, więc tam chciałbym dalej jakby ciągnąć tą swoją jeszcze karierę, jeszcze tam jak ile będę mógł, to tam będę próbował. Być może trzeba będzie się tam prędzej czy później przekwalifikować gdzieś tam w tego trenera. No to jak mam kontuzję, czy nawet nie mam kontuzji, no to wiadomo, że tam staram się kolegom jakby, ile mogę, tyle pomagać. No to jakby w tym momencie mam trochę więcej czasu, ale no to... W sensie nie pcham się na razie gdzieś tam do trenerki, na razie bym wolał jakby bić się samemu. A jak już będzie wszystko wyleczone i będzie data walki, to i będą prosili ci koledzy, no bo przyzwyczaili się, że z nimi jeździsz, czy koleżanki, to będziesz jeździł, czy już wtedy powiesz sorry, nie, no i muszę skupić się na sobie? No to wszystko zależy od takiego tam, że tak powiem, okresu. No jeśli jest taka sytuacja, że będę mógł pojechać i jakoś tam wspierać albo coś pomagać, no to będę na pewno starał się dalej pomagać. No z niektórymi osobami pracuję już jakby, w sensie robię cały czas, także trochę sobie nie wyobrażam jakby, nie wiem, tak jak z Bartkiem Fabińskim gdzieś nie pomagać mu w przygotowaniach. No ale no wiadomo, że też jakby, no nie wiem jak to nazwać, sporty walki są takie, że trzeba być trochę samolubnym, więc wiadomo, że jeśli ja bym był jakby na tydzień przed walką swoją czy coś, no to wiadomo, że nie będę wtedy zajęć prowadził, trzymał tarczy i tak dalej, bo pewnie samemu będę ledwo chodził z głodu i ze zmęczenia, prawda? No właśnie, teraz bym chciał przejść też do tych, no nazwijmy to podopiecznych, tak urzędowo,
Marian Ziółkowski i no nie, w sumie no, kolega klubowy bardziej Mariusz Pudzianowski. No to walkę też zapytam, no bo cały świat MMA polskiego o tym mówił. I zaczniemy może od Mariusza. No czy jesteś zaskoczony takim przebiegiem walki, który, no umówmy się, przewidywało 90% osób, które na MMA się, które MMA śledzi chociaż od paru lat? No, znaczy wyglądało to tak, jakby tam, prawda, się Mariusz odbił od Bedorfa, prawda, ale no, wiadomo, no to nam się jakby się o tym nie mówi, ale też jakby my tu na sali wiedzieliśmy, że jakby po pierwsze Mariusz nie był faworytem tej walki, wiadomo, po drugie nie był jakby w życiowej formie, mimo że dużo osób tak jakby myślało, jakby nie wiem jak to nazwać, kupiło ten scenariusz, że on jest w życiowej formie. Ale no wiadomo, no jak każde przygotowania, gdzieś tam trafiają się jakieś kontuzje i naprawdę, szczerze mówiąc, widziałem Mariusza na sali w lepszej formie niż był przed tą walką. No to tak jakby wiadomo, że wszyscy byśmy sceptycznie trzymaliśmy kciuki, no bo wiadomo, fajnie by było, jakby wygrał, szczerze mówiąc, to taka sensacja by była, że hej, a jak to Mariusz mówi, nie, że walka ciężka rządzi się swoimi prawami, więc tą szansę panczera zawsze miał, prawda? No ale no, Karol po prostu mu pokazał jeszcze, że trochę mu brakuje do tego poziomu, że tak powiem, mistrzowskiego. A co u Mariana? Wiesz, Marian nie był faworytem, był do tego underdogiem, nie musiał nic, zgodził się jak zgodził. No, na catchweight 68 kg zrobił ten limit wagowy bez żadnego problemu, no, zrobił na w punkt. Więc no, trzeba mu to oddać. No, był 2 tygodnie po walce, więc okres przygotowawczy też nie można go, że istniał taki okres. Do tego zmiana klubu. Dużo rzeczy się nałożyło. No, tak naprawdę szanse były gdzieś tam iluzoryczne, ale dużo osób głęboko wierzyło w Mariana i naprawdę uważali, że to nie jest niemożliwe. Myślisz, że dało się tą walkę w sobotę wygrać? Czy mi się wydaje, że Marian miał jakby, że Kolke był jest w zasięgu Mariana i nawet po tej walce, gdzie tak naprawdę on go gdzieś tam szybko pokręcił, to i tak uważam, że jakby to nie jest zawodnik nie do przejścia dla Mariana. Wiadomo, że jakby no, wziął walkę tam, nie wiem, na 10 dni przed, musiał tam zbijać tą wagę, także gdzieś tam zaryzykował i się jakby, no nie chcę powiedzieć, że się nie opłaciło, bo pewnie się opłaciło, ale i też pewnie też zyskał nawet wizerunkowo, no bo dużo chłopaków po prostu walki z Kojkę na tydzień, czy tam 10 dni przed walką nie wzięło, prawda? Także też jakby pokazał te jaja, pokazał, że się nie boi czegoś takiego i pokazał, że chce spróbować. No jakby spróbował, nie wyszło, ale to też jest kolejna sprawa, że być prawdopodobnie, znaczy nawet na pewno, że gdyby przygotowywał się do tej walki, miał normalny okres tamtych, nie wiem, przynajmniej 8 tygodni, no to można się przygotować pod tego Kojkę, ta walka by wyglądała na pewno zupełnie inaczej. Nie mówię, żeby wygrał, ale jakby miałby dużo większą szansę niż jakby teraz, a na pewno by ta walka lepiej wyglądała. A wyglądała jak wyglądała, jakby tam nie dał mu się Kojkę rozwinąć, ale z drugiej strony Kojkę to jest taki zawodnik, że to, tak z marszu na takiego zawodnika, no to ciężko, prawda? Ten specyficzny zawodnik, bije się w pewien tam styl, który, trzeba przedrillować te różne obrony na te poddania, że on ma jakby wachlarz tych poddań jakby ogromny, także to nie jest tak, że ma jedną rzecz potrafi robić, wystarczy się jakby skupić na obronie przed jedną techniką, tylko trzeba się na niego dobrze przygotować. No pewnie masz rację. Powiedz w takim razie, jakie szanse dajesz Hamburczykom, że tak powiem, czyli Bartkowi i Damianowi Stasiakowi, który, no jak wiemy, się przygotowuje tutaj od was 2 razy w tygodniu chyba wpada. Damian Stasiak, no nazwiska rywala, odpuścimy sobie próbę podjęcia, wypowiadania tego nazwiska. Więc jak myślisz, czy Butcher powróci w swoim starym stylu, w nowym stylu, czy jak widzisz ten powrót? Bo to jest bardzo oczekiwany, jeden z najbardziej oczekiwanych powrotów zawodników, w ogóle Polaków, do czynnego MMA. No, znaczy szczerze mówiąc, jeśli Bartek wróci w takiej formie, w jakiej z walki z Meksyku, czy tam z Krakowa, czyli w tej formie, w jakiej jakby zamrażał ten kontrakt w UFC, no to wydaje mi się, że zdominuje te Meka, ale no to jest jakby wielka niewiadoma, tam będzie chyba ze 3 lata prawie przerwy, coś takiego. No to wiadomo, że nawet jak ktoś wygląda dobrze na sali, no to tak jakby ta rozłąka z klatką to się też rdzewieje po prostu i co? No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No tak jak mówię, no myślę, że gdyby miał tą formę, co prezentował wcześniej, no to ta walka byłaby jakby był zdecydowanym faworytem, a
Na dzień dzisiejszy, no to wiadomo, no tam jakby to jest mój kolega i mu bardzo dobrze życzę i mam nadzieję, że wygra, ale no to uważam, że to jest ciężka walka i nawet bym powiedział, że taka 50-50 w tym momencie. No, ciężki rywal tak naprawdę, aczkolwiek stylowo jakby dosyć wygodny, no. To znaczy przyjmuje walkę, idzie do przodu. Dla Bartka to akurat trochę woda na młyn. I co do Damiana Stasiaka jeszcze musiał zapytać, no bo no, o rywalu pewnie za wiele nie wiesz. My też za wiele nie wiemy. Ja nie wiem, czy który walk stoczył w UFC, bo nawet jeżeli oglądałem go na tej UFC w Chinach, to ja nie wiem, czy go oglądałem, po prostu nie zapamiętałem imienia, nazwiska. A to była dobra gala, trzeba przyznać swoją drogą. No to jak oceniasz po prostu formę Damiana Stasiaka na tle zawodników, z którymi ty się mierzysz gdzieś na co dzień w WCA? Znaczy, no ja z Damianem sparowałem tam wcześniej przed takimi przygotowaniami i tak jak sparowaliśmy teraz chyba w środę czy coś, no to poprawił się, ma formę, ma zdrowie, także jest na pewno lepszym Damianem Stasiakiem niż był. Wydaje mi się, znaczy, Damian też jest taki, że trochę niedoceniany w Polsce zawsze był, prawda? Jakoś tak wszystkie te jego walki bez echa przechodziły, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, nawet jak szedł do UFC, to tak część osób nawet nie wiedziała, skąd on się wziął i gdzie on się bił i z kim on wygrał. A to był zawsze bardzo mocny zawodnik, bardzo kompletny, to znaczy też tak przez długo wszyscy myśleli, że on jest jakby, że to jakby przygnęła taka łatka karateki, a on ma dobry parter, bardzo, bardzo dobre techniczne zapasy, także uważam, że to jest jakby fajny zawodnik, ciekawy, który jakby może skończyć walkę w każdej płaszczyźnie i to też jest dużym jego atutem. No, ja z tego, co słyszałem, to ten przeciwnik jest raczej stójkowy, także to też jest zawsze jakby... Woda na młyn dla Damiana. No, znaczy, no taki, że jakby ma jeden sposób wygrywania walk, a Damian może przynajmniej na te trzy sposoby gdzieś tam, czy zapaśniczo, czy w parterze, czy to się poddać, czy się dalej bić w stójce z nim, prawda? Dobrze, to co, na razie oglądałem w takim razie Mundial, później UFC Hamburg, no i co, czekamy na twój powrót, później jeszcze ACB, ja, oczywiście. Piotr się bije, opas w Londynie, Damian Omielańczuk się bije. To prawda, czyli do lata będzie gorące w WCA, dużo nazwisk, no dobrze, czyli co, ja ci dziękuję za poświęcony czas, jak zwykle przyjemność i co, czekam na twój powrót, ogłoszenie twojego powrotu oficjalnie, albo ogłoszenie walki, ale jeszcze myślę, że będziemy się widzieli i komentowali to, co się dzieje na bieżąco u was w WCA. Dobra, dzięki. Dzięki wielkie.